w sposób naturalny. Każdy człowiek chroni swoje życie, troszczy się o swoje zdrowie. Czyni to i indywidualnie, ale czyni także to myśląc o innych. I cała codzienność często jest przejawem takiej troski, takiego starania. Ale i nasze spotkania z lekarzami, a teraz wobec wojny jeszcze bardziej, myślimy o tych, którzy są nam bliscy, a są gdzieś daleko i walczą. Ale wszystkie przejawy pomocy tym, których nazywamy potrzebującymi, czasami jesteśmy nimi my sami. Co skłania nas do tego, aby troszczyć się o życie, aby je chronić, zdrowie również? Wynika to z człowieczeństwa. Mamy to wpisane, tę troskę od Pana Boga. Ale my jako chrześcijanie, jako ci, którzy są uczniami Jezusa Chrystusa, a tutaj dzisiaj zgromadziliśmy się na mszy Wieczerzy Pańskiej, jeszcze odnajdujemy dodatkową, mocniejszą motywację, żeby przede wszystkim troszczyć się o naszych bliźnich. Dowód jest właśnie dzisiaj, przed chwilą, przez nas usłyszany. W liturgii mszy Wieczerzy Pańskiej czytana jest Ewangelia według świętego Jana. Myślimy w Wielki Czwartek o ustanowieniu Eucharystii. Odnajdujemy opis ustanowienia z listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Ale jednak Ewangelia jest o umyciu nóg. Chociaż o ustanowieniu Eucharystii odnaleźlibyśmy fragmenty u Marka, Mateusza, Łukasza w ich Ewangeliach. A jednak Kościół idzie za tą intuicją świętego Jana Apostoła, który pisze Ewangelię swoją już dużo później. Chcę pokazać, Ewangelista, to wydarzenie, które miało miejsce w czasie ostatniej wieczerzy, że tym, który troszczy się o nas, to Jezus. Na początku tego opisu słyszymy słowa: do końca ich umiłował. Do końca. O tym, że Bóg istnieje, to pewnie wszyscy są przekonani, bardzo wielu ludzi, ale o tym, że Bóg kocha człowieka, że Bóg do końca człowieka umiłował, to potrzebuje argumentów z doświadczenia. I takie doświadczenie dzisiaj przeżywają apostołowie, szczególnie święty Piotr. Od Jezusa płynie ta motywacja do troski. To czyńcie na moją pamiątkę. On, nauczyciel, on, mistrz, a pochyla się nad człowiekiem. I zdumiewające jest przede wszystkim to, iż czyni to jako darmowo. Te czyny, które są wyrazem troski o człowieka między ludźmi, są często motywowane wzajemnością, wymianą, szukaniem wdzięczności. Pewnie jest możliwy i altruizm, ale w wypadku tego, co czyni Jezus, jest ewidentna darmowość tego daru, miłości. Można by zastosować tutaj pewną analogię do takiego wydarzenia z okresu epidemii, kiedy pewien człowiek leczony na COVID, a korzystał z respiratora, zostało mu oświadczone, że ma za to korzystanie, za tę usługę zapłacić. Rozpłakał się. Powiedział: Bóg pozwala mi bezkosztownie oddychać, a ja mam płacić za respirator. Możemy darmowo korzystać z łaski, z tej obecności Jezusa. Dzisiaj w czasie mszy Wieczerzy Pańskiej, słuchając Ewangelii według świętego Jana, przekonywani jesteśmy do bliskości, o bliskości Boga wobec nas. I to jest wydarzenie ustanowienia kapłaństwa i Eucharystii. Ale to jest na to wszystko w tym geście Jezusa, tego uniżenia się.
Gdybyśmy tak wyszli na Wysoki Zamek w nocy, popatrzylibyśmy na Lwów, zauważylibyśmy światła kościołów i cerkwi, pomyślelibyśmy tak, o tam, gdzie jest to światło? Tam jest Najświętszy Sakrament, tam jest Eucharystia, tam jest obecny Jezus. To prawda. Można to zobaczyć wychodząc w nocy nad takie miasta jak Rzym, Kraków i inne. Kiedyś byłem w dużym kraju muzułmańskim, w olbrzymim mieście, po dziennym zwiedzaniu, też tak na wzgórzu, górującym nad tym miastem. Patrzyliśmy na światła, zielone światła minaretów. Ale tylko w jednym miejscu mogliśmy tak pomyśleć, pamiętając, gdzie byliśmy w ciągu dnia. Kaplica sióstr, wybudowana kiedyś w tym mieście przez żołnierzy armii generała Andersa. I tylko w tym jednym miejscu jest Najświętszy Sakrament. Ale moglibyśmy też tak, wychodząc na wzgórze nad Lwów, pomyśleć, ile jest takich świateł, gdzie pochyla się człowiek nad drugim człowiekiem. Kiedy realizuje ten gest Jezusa, umycia nóg, to jest ścisły związek. Kiedy słyszymy słowa Jezusa cytowane przez świętego Pawła, to czyńcie na moją pamiątkę, a powtarzane w każdej mszy świętej. I tych również słów, jeżeli ja wam to uczyniłem, to wy i wy tak czyńcie, wzajemnie umywając sobie nogi. Dzisiaj potrzeba kapłaństwa służebnego, ale ono jest z natury służebne. I w tym służebnym kapłaństwie mają udział tak, prezbiterzy, biskupi, ale mają udział również ci wszyscy, którzy pochylają się, umywając nogi potrzebującym. W domach opieki, w miejscach, w szpitalach, w miejscach, gdzie człowiek potrzebuje pomocy. Pochylić się nad drugim człowiekiem. Uczymy się tego, każdy z nas, dorastamy do tego. Ale może też nam pomóc doświadczenie pochylenia się nad nami samymi. Przecież Jezus pierwszy się pochyla nad nami, kiedy jesteśmy tacy brudni i potrzebujemy odpuszczenia grzechów. A i inni ludzie, wpatrując się w ten przykład Jezusa umywającego nogi, również pochylają się nad nami. Przypominamy z wdzięcznością sobie tych, którzy również czy nad naszą duszą, czy ciałem pragnęli wspomóc. Uniżenie się Jezusowe, o którym wspomina święty Józef Wilczewski, ale tak wielu i innych świętych, jest tym znakiem rozpoznawczym chrześcijaństwa. Święty Iwan Złotousty każe, że mudrist Boha uniżajca nad ludynoju. Ci słowa je takoż napisane w dokumentach Soboru Watykańskiego II. I tam je, że pierwszy sposób tego uniżenia, to jest słowo Boha. Bóg każe do nas, można proczytaty, poczuty słowo Boha jak słowo ludyny. A drugi sposób to wtilenia. Bliski do ludyny takaż, że Jezus Chrystus może terpity na chrysty i widdaty swoje życia za nas. To jest żertwa. A trzeci sposób to Eucharystia. I staw dla nas pożywoju na ludzki sposób chleb i wino, co je, że tiło i krow. I my czujemy, że co jest achnec Boży. I takoż i ci sposób naslidowania. Lubow Boha jest żerełom lubowi ludyny do ludyny.
Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia mówi w sposób taki bardzo emocjonalny: jeżeli zaniedbamy Eucharystię, jak zaradzimy naszej nędzy? Dlatego niech nasze życie, tak jak dzisiaj msza Wieczerzy Pańskiej, Wielki Czwartek nas mobilizuje, będziemy słyszeli te słowa zaraz po konsekracji. Niech nasze życie będzie takie, przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie. I zbliżajmy się do tej tajemnicy stanem naszej duszy, troszcząc się o ten stan, pobożnością, szczególnie w liturgii, ale i na naśladowaniem, tak jak dzisiaj Jezus to czyni. Jeżeli zaniedbamy Eucharystię, jest możliwość zaniedbania, ale jest też możliwość wzięcia do serca słów Jezusa, które nas mobilizują: czyńcie. Czyńcie tak, jak i ja wam uczyniłem. Amen.